Pokażę, w jaki sposób narzędzie Chrome Developer Tools i umiejętne korzystanie z zakładki Computed pomoże nam zidentyfikować trudne do wychwycenia zachowania na stronie. Przypadek, który pokażę, wydarzył się naprawdę. Ja tutaj na potrzeby tego filmiku używam swojej strony testowej, ale idea jest dokładnie ta sama. Co się stało? Zgłosiła się do mnie dziewczyna, która robiła jakieś zmiany w panelu w WordPressie w stylizowaniu strony, że tam na przykład zmieniała sobie fonty, kolorki, tego typu rzeczy. I mimo, że zapisywała te zmiany i w podglądzie w panelu wszystko wydawało się grać, na frontendzie widziała inne style. I teraz, jak narzędzie Chrome Developer Tools pomoże nam w identyfikacji przyczyny takiego dziwnego zachowania? Wchodzimy sobie na stronę i prawym klawiszem myszy najeżdżamy na element, którego style są, dajmy na to, dziwne, inne niż oczekujemy. Wybieramy Inspect. Otwiera nam się narzędzie Chrome Developer Tools i teraz tutaj powinniśmy zobaczyć gdzieś na górze regułę, która odpowiada za nadanie tego koloru, w tym przypadku taki, powiedzmy, odcień czerwonego. No i tutaj takiego koloru nie widzimy. Można oczywiście sobie zacząć scrollować ten ekranik i analizować i szukać tej reguły, ale w przypadku takich stron jak ta, gdzie ten generowany output jest za pomocą Page Buildera, bo tutaj był użyty Page Builder o nazwie Elementor. Tutaj to jest nieco trudne, dlatego że proszę zobaczyć tutaj po lewej stronie, widać tak dużo, dużo różnych divów. Właśnie te Page Buildery generują takie bardziej zawiłe struktury HTML. Więc napotykamy na pierwszą przeszkodę. Jak sobie z tym radzić? Otóż w takim przypadku, gdzie trudno jest nam znaleźć tą regułę właściwą, wystarczy przełączyć się do zakładki Computed. Ona nam pokazuje tak zwane wyliczone wartości, czyli te wartości, które ostatecznie zostały użyte. No i tutaj w naszym przypadku interesuje nas kolor, więc wystarczy, że znajdziemy sobie tą deklarację z kolorem, o jest tutaj, no i widzimy ten kolor. No i teraz tak, po co nam to? Przecież ten kolor widzimy oczami na stronie i niewiele nam to mówi. Nam zależy, żebyśmy wiedzieli, dlaczego akurat taka reguła została użyta i skąd ona pochodzi. Czy właśnie źródłem problemu jest Elementor, czy coś innego. Ale okazuje się, że tutaj w tej zakładce Computed mamy dużo więcej wartościowych informacji, tylko są one tak sprytnie ukryte. Więc tak, tutaj przy każdej z tych deklaracji jest taka strzałeczka z boku. Kliknijmy ją sobie. I na samej górze pokazuje nam się reguła, która, może jeszcze nie reguła, ale pokazuje nam się wartość, która została użyta, ale mamy już więcej szczegółów. Tutaj są jakieś klasy Elementora, więc już możemy podejrzewać, że jednak to sprawka tego Page Buildera. Te pozostałe reguły są przekreślone, więc możemy je zignorować. I tutaj, jak najedziemy sobie na tą pierwszą regułę, pojawia nam się kolejna strzałeczka. I jak sobie w tą strzałeczkę klikniemy, to jesteśmy przenoszeni z powrotem do zakładki Styles, już dokładnie do tego miejsca, gdzie jest ta pełna definicja tych reguł CSS, czyli coś, co w pierwszym kroku ciężko nam było znaleźć w tłumie tych reguł. No dobra, wiemy już, że to najprawdopodobniej jest sprawka Elementora, ale ciągle nie wiemy, czemu tak się dzieje i widzimy kolor czerwony, a nie ten oczekiwany zielony. Wróćmy na moment jeszcze raz do zakładki Computed. I tutaj przy tych regułach mieliśmy jeszcze jedną ciekawą informację. Po prawej stronie są pliki CSS, z których pochodzą te reguły.
I teraz, kiedy najedziemy myszą na taki plik, pojawia nam się pełna ścieżka, gdzie ten plik siedzi. I tutaj, w momencie, kiedy ja analizowałam tamtą stronę, to był ten pierwszy moment, kiedy coś zaczęło się nie zgadzać. Bo ja spodziewałam się, że zobaczę tutaj w tej ścieżce Elementor, coś, co by sugerowało, że to jest plik wygenerowany przez Elementora. A jak widać, widzimy tutaj jakiś cache minify. Oczywiście taki plik równie dobrze mógłby być wygenerowany przez ten nasz Page Builder Elementor. No ale teraz pytanie, skąd mieć pewność? Ja zainstalowałam sobie Elementor u siebie na stronie testowej i o dziwo, u mnie pojawił się kolor zielony taki, jak miał być. I w momencie, kiedy zrobiłam sobie ten sam podgląd, czyli wejdźmy jeszcze raz, kolor, o i tutaj najeżdżamy, to pokazywały się inne słowa kluczowe w tej ścieżce, czyli tak jak się wcześniej, to, czego wcześniej oczekiwałam, czyli coś, co pochodzi od Elementora. I w tym momencie byłam już niemal pewna, że za te psikusy odpowiada jakaś wtyczka kaszująca. Tak, czyli wróćmy do tej symulacji przypadku mojej użytkowniczki. I tutaj była taka ścieżka. Ja nie miałam dostępu do WordPressa tej dziewczyny, więc nie mogłam sprawdzić, co tam jest zainstalowane. I zrobiłam coś takiego. Po prostu wyświetliłam podgląd źródła strony. I w tym źródle po wpisaniu słówka cache okazało się, że jest zainstalowana wtyczka W3 Total Cache. Zainstalowałam też tą wtyczkę na swojej stronie testowej. No i tutaj od razu rzuciła się w oczy taka sekcja Minify. Jeżeli włączymy sobie tą sekcję Enable, to wtedy ta wtyczka tworzy takie zminifikowane wersje plików CSS, po to, żeby one były też mniejsze, zajmowały mniej miejsca i w ten sposób przyspieszały wczytywanie strony. Najwyraźniej nie działo się tak dla stylów generowanych przez Page Buildera Elementor, czyli tutaj coś nie zgrało z odświeżaniem tego cache'a i przegenerowywaniem tych plików. Jak się można domyślić, odhaczenie tej opcji i wyczyszczenie cache'a rozwiązało sprawę i wszystkie zmiany zaczęły się odzwierciedlać na frontendzie na bieżąco. A więc podsumowując, zakładka Computed, narzędzia Chrome umożliwia nam dwie rzeczy. Po pierwsze, pozwala nam szybciutko dojść do definicji konkretnej reguły, jeżeli takowej ciężko nam jest znaleźć w zakładce Styles. W tym celu klikamy w tą strzałeczkę. A po drugie, po prawej stronie, tutaj w sekcji Styles też to widać, po najechaniu myszą na nazwę pliku widzimy pełną jego ścieżkę i to pozwoli nam zidentyfikować źródło tego problemu. To był już 8 z kolei filmik w serii Za co kocham Chrome Developer Tools. Na moim kanale możemy wejść w playlistę i obejrzeć sobie pozostałe 7 filmików. Dziękuję za uwagę.